Mamy równanie. 5 razy wartość bezwzględna x plus 3 odjąć 3 równa się 7. Równania z wartością bezwzględną wyglądają nieco groźnie, ale gdy jest tylko jedna, najlepiej jest ją wydzielić i dopiero wtedy analizować. Wydzielmy więc wartość bezwzględną x plus 3. Wyizolujmy ten fragment równania. Zacznijmy od dodania 3 do obu stron. Aby pozbyć się tego minus 3 po lewej stronie. Dodajmy 3 do obu stron równania. Uzyskamy wtedy. na fioletowo. Po lewej stronie zostanie 5 razy wartość bezwzględna x plus 3. Dodanie 3 skasowało to minus 3, bo minus 3 plus 3 równa się 0. Po prawej jest teraz 7 plus 3, czyli 10. Mamy tu 5 razy coś, co chcemy wydzielić. Aby wydzielić to całkowicie, należy podzielić obie strony równania przez 5. Dzielimy lewą stronę przez 5 i prawą stronę przez 5. Wtedy te piątki się kasują, bo 5 razy coś dzielonego przez 5 to po prostu to coś. To się kasuje. To się równa 2, więc zostaje nam wartość bezwzględna x plus 3 równa się 10 przez 5, czyli 2. Wydzieliliśmy wartość bezwzględną i teraz musimy to przeanalizować. Jeśli wartość bezwzględna czegoś wynosi 2, to co nam to mówi o tym czymś? Jakie dwie liczby po dodaniu 3 mają wartość bezwzględną 2? Wiemy, że Napiszę na marginesie. Wartość bezwzględna dwóch wynosi 2, więc to wyrażenie może być równe 2. Być może x plus 3 równa się 2. Jeśli x plus 3 równa się 2, to wartość bezwzględna x plus 3 też równa się 2. Wiemy również, że wartość bezwzględna minus 2 też wynosi 2. x plus 3 może więc być równe minus 2. Jeśli x plus 3 równa się minus 2, to wartość bezwzględna x plus 3 równa się 2. Możemy dopisać lub x plus 3 równa się minus 2. O taką właśnie analizę mi chodziło. Jest też inny sposób, o którym mówiłem już kiedyś. Otóż wartość bezwzględna wyraża odległość liczby od zera. Narysujmy oś liczbową. Tu jest 0. Kreski wartości bezwzględnej mówią nam, że liczba między nimi leży w odległości dwóch pozycji od zera. Jakie liczby leżą dwie pozycje od zera? Plus 2 specjalnie postawię plusik oraz minus 2. To wyrażenie może być równe plus 2 albo minus 2, bo wartość bezwzględna każdej z tych liczb wynosi 2. Rozwiążmy te równania. Tu możemy odjąć 3 od obu stron. Jeśli odejmiemy 3 od obu stron, otrzymamy po lewej stronie samo x, bo trójki się skasują. To właśnie było celem odejmowania. x będzie równe 2 odjąć 3, czyli minus 1. To jedno rozwiązanie naszego równania z wartością bezwzględną. A jakie jest drugie? Tu też odejmujemy 3 od obu stron. Odejmujemy 3 od obu stron. Po lewej stronie zostaje samo x, a po prawej minus 2 odjąć 3 równa się minus 5. To jest drugie rozwiązanie. Sprawdźmy, czy są poprawne. Jeśli x równa się minus 1, to jak wygląda to równanie? Mamy 5 razy wartość bezwzględna minus 1 plus 3 odjąć 3. Aby równanie było prawdziwe, musi to dawać wynik 7. Zobaczmy. 5 razy minus 1 plus 3 to 2, więc 5 razy wartość bezwzględna 2 odjąć 3. Wartość bezwzględna 2 to 2, więc 5 razy 2 odjąć 3. 5 razy 2 to 10, odjąć 3 to rzeczywiście równa się 7. Rozwiązanie jest poprawne. Sprawdźmy drugie. x równa się minus 5. Brakuje miejsca, zrobię trochę tutaj. Dla x równego minus 5 dokładnie to samo. 5 razy wartość bezwzględna minus 5 dodać 3, odjąć 3, musi być równe 7. Minus 5 dodać 3 równa się minus 2, więc mamy 5 razy wartość bezwzględna minus 2, odjąć 3. Wartość bezwzględna minus 2 wynosi 2, więc mamy 5 razy 2 odjąć 3, czyli 10 odjąć 3, co znowu równa się 7. Zauważcie, tu w wartości bezwzględnej jest liczba ujemna, bo uznaliśmy, że x plus 3 może być równe minus 2. Natomiast w purpurowej wersji, między kreskami, była liczba dodatnia, bo uznaliśmy, że x plus 3 może być równe plus 2. Zaznaczmy te rozwiązania na osi liczbowej. Mamy dwa rozwiązania. Narysuję nową oś tutaj. Rysuję nową oś. Mamy same liczby ujemne, więc 0 postawię tutaj. 1 i 2. Teraz ujemne. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus -6. Jedno rozwiązanie to minus -1. Na osi liczbowej znajduje się tutaj. A drugie rozwiązanie, czyli minus -5 możemy umieścić tutaj. Mam nadzieję, że się podobało.